Dużo ostatnio rozmawialiśmy na temat składników antyodżywczych roślin i czy wszystkie nasiona mają lektyny. Więc nie wszystko, co jest ziarnem albo nasionem, oznacza, że są tam lektyny. Niezdrowe dla Ciebie. Także pamiętajcie, że rośliny mają dwie filozofie. Chronią swoje nasiona od tego, żeby ktoś je strawił, prawda? I wiele roślin chce, żebyś je zjadł, bo nasiona te są powlekane, nie trawisz ich, na przykład siemię lniane. A więc siemię lniane nie zawiera lektyn. Sezam nie zawiera lektyn. Nasiona bazylii nie mają lektyn. Z drugiej strony nasiona chia mają lektyny. I nasiona na przykład dyni albo nasiona ogórka też zawierają lektyny. Tak samo nasiona słonecznika zawierają lektyny. Tak samo nasiona dyni, to już chyba powiedziałam, prawda? Ale na przykład nasiona granatu nie zawierają. I w ogóle na przykład granat to jest bardzo, bardzo zdrowa roślina, którą powinno się jeść razem z pestkami, czyli z tymi nasionkami. Bo w rzeczywistości jest to jedyna z najlepszych roślin, najlepszych produktów spożywczych, które mógłbyś zjeść ze względu na zawartość polifenoli, a także na to, że granat, czy po angielsku pomegranat, ma fascynujący tłuszcz zwany omega-5. Ludzie głównie słyszą na temat omega-3, omega-6, omega-9, prawda, czyli oliwa z oliwek, kwas oleinowy, ale nie słyszą i nie wiedzą, co to jest omega-5. Omega-5 w rzeczywistości jest doskonałym źródłem bardzo korzystnego tłuszczu dla Ciebie, także warto jeść granaty razem z pestkami, ponieważ ten tłuszcz jest zawarty w ich pestkach. I nie przesadzajcie z sokiem z granatów, ponieważ niestety, jak pijesz sok, szczególnie z owoców, to tracisz cały zasiłek cennego błonnika, tych nasion i tego owocu, prawda? Także nasiona granatu czy jakieś inne. I jeszcze jedno pytanie miałam na temat suszonych owoców. Czy suszone owoce są dopuszczalne? Które są bardziej dopuszczalne niż inne? Jak wiecie, w niektórych moich przepisach sprzed kilku lat używałam małe ilości daktyli na przykład, albo niewielką ilość suszonych fig, albo suszone morele i naprawdę, jeżeli zjadasz te suszone owoce, to zachodzą imponujące zmiany w poziomie na przykład Twoich trójglicerydów, w poziomach na przykład fruktozaminy. Inaczej wygląda Twoja hemoglobina A1C na przykład, więc po prostu używaj w małych ilościach daktyli i fig do na przykład posłodzenia jakiegoś deseru czy na deser. Są to świetne źródła błonnika, prawda? I oczywiście przychodzą z kosztem zawartości cukru, więc trzeba używać ich bardzo mało. Naprawdę z umiarem. Nie codziennie i nie całe garście, tylko jeden daktyl tu albo tam, prawda? Słuchajcie, jeżeli macie więcej pytań, zadawajcie, dlatego że te pytania tworzą moje wideo. Oczywiście nie krępujcie zostawiać się ich w komentarzach poniżej. Upewnijcie się, że subskrybujecie mój kanał, żeby nic nie przegapić.